No cóż, mogę powiedzieć, zanim narobi się jeszcze więcej syfu, niż by się wam wydawało, to trzeba to w końcu nagrać, bo zaraz materiał będzie spiętrzony do 2 godzin albo nie wiadomo ilu. Ale tak, czeka nas naprawdę gruby dumpster. Jak bardzo zjebaną płytą jest oczywiście Popular Monster od Fallen Rivers, chyba nie muszę mówić, chociaż powiem tak, że niektórzy nawet nie są świadomi tego, jak bardzo zjebana w ogóle jest płyta od Fallen Rivers, z tego powodu, że no, jak bardzo zjebaną osobą jest Ronnie Radke. I może zacznijmy od tego, że tutaj ponownie znowu się naspietrzało tego gówna, że o ja cię sunę. Kiedy mnie w ogóle tak przez dłuższą przerwę nie było, to niestety bardzo dużo spiętrzyło się trochę tego syfu wokół Roniego Radke. No i niestety wrócił, no, niezły Ash Limas. Zaczynając od tego, że oczywiście, jakby na to nie patrzeć, tak, przez przeprawę oczywiście pamiętajmy, że naszym gościem jest oczywiście Gengar. Ten pluszowy special gość, który jest tylko po to, żeby mi towarzyszyć w najgorszych katuszach. A, jest jeszcze jego wersja mini, która oczywiście możecie znaleźć na TikToku, gdzie rozpakuje zestaw z gumką do Back to School, ale ten większy Gengar to jest stały bywalec. Ale wracając już trochę do tematu, no powiem szczerze, że jeszcze przed premierą było dużo gówna i tego gówna już opowiadaliśmy oczywiście w ramach oczywiście podsumowania roku zeszłego roku, gdzie Radke dostał kategorię taką odklejkową, ale pojawiły się nowe rzeczy i to niemałego kalibru. No, zacznijmy od tego, że kiedy wydano już Popular Monster, no to ku zaskoczenia absolutnie nikogo, przynajmniej racjonalnie myślącego człowieka, Popular Monster został mocno zmasakrowany w recenzjach, nie zostawiając w ogóle suchej nitki. Oczywiście, no, AOT nie pokazuje aż tak mocno tego, za to... No tutaj update, chodzi mi bardziej o to recenzenckie AOT, gdzie są 3 recenzje na krzyż i one raczej dużo nie zyskały, bo 49 na 100 to nie jest raczej wynik obiecujący, ale za to już oceny publiczności już bardziej mówią o tym, jak gówniany jest to album. Ale też trzeba pamiętać, że agregaty typu Metacritic czy AOT nie biorą pod uwagę na przykład wideo recenzji, bo tam już lecą ostrzejsze opinie, takie jak od The Rockera, który ocenił to na 3/10, no i oczywiście album review, który najbardziej zjechał jak burą sukę tą płytę. I w ogóle przejdziemy do tej recenzji, bo ta wkurwiła naszego niedoszłego Zula. That my album is bad. That shit slaps front to back, homie. What are you talking about? Go look at the fucking streams. The streams, dude, some of it's triple platinum, homie. I'm here to stand on business. I'm here to argue my point. Jak ta człowieka o bardzo niby kreatywnym podejściu, niektórzy go nawet nazywają jakimś utalentowanym, czy nawet zrównują z takimi osobistościami jak Mike Shinoda czy Oliver Sykes, ale i tak nie potrafił wymyśleć lepszego argumentu, by usprawiedliwić swoje gówno? I mean, no wiecie, no jego argumentacja tu się sprowadza poza oczywiście klasycznym pucowaniem sobie ego, co już w ogóle u niego jest podstawą w ogóle, bo o ego topie jeszcze przyjdziemy, bo tego ego topa jest bardzo dużo na płycie. No to mamy to słynne takie stukanie nóżką jak mały bobas i w ogóle pięścią walenie, że co ty kurna pierdolisz przecież? Przecież ja mam potujną platynę! Ale tak to wygląda mniej więcej. Ale muszę przyznać, że w ogóle odnoszenie się do platynowania czy w ogóle liczby, bo potem też się odnosi oczywiście ile to streamów on nie ma, z czego już pomijam de facto, że część z nich ma już chyba z ponad 5 lat.
kurde, te streamy, które pochodzą między innymi do zwydanego 5 lat temu kawałka. W ogóle wiecie o tym, że nie licząc tych promocji, to tak naprawdę dostajemy 4 nowe? Nie żartuję, kurwa. Serio, tylko 4 są nowe. Choć jakbyśmy liczyli te promo-single z tego roku, to 6. Ale styl jest to bardzo słaby wynik. I w ogóle spoilerowanie powy albumu. Ale poza tym, ten argument jest idiotyczny. Spodziewasz się bardziej tego argumentu, bardziej u takiego zwykłego, szarackiego człowieczka, który lubi słuchać swojego ulubionego artystę. Ale kurwa, od samego artysty byś się tego nie spodziewał, takiego argumentacji. Więc wiecie, zamiast wyjaśnić to, że no jakoś sensownie, jakoś bardziej mądrze, no to wybrał se taką linię obrony na zasadzie, że no to streamy i te certyfikaty platynowe coś mówią, prawda? No dobra, no to mam wrażenie, że pewnie Baby Shark to jest jeden z najczęściej opuszczanych YouTube utworów na YouTube. Czy to oznacza to, że ten utwór jest dobry? Czy ma opinię na przykład tego, że powinni ten utwór Baby Shark puszczać oczywiście w więzieniach? Dalej, Believer ma chyba już nawet Diamonda pewnie z RCA, ale to nie jest dobry utwór, bo jest to po prostu popularne, ale w żaden sposób nie jest dobry. Zresztą Thunder to samo. Thunder od Imagine Dragons ma już chyba miliardowe wyświetlenia. Czy to oznacza, że to jest dobre? No nie, takim tokiem myślenia jest głupie. Zresztą nie tylko, że to przychodzi na muzykę. Na przykład, bestsellerem na przykład jest Rodzinka Monet. Czy to jest dobra książka? Nie, to co ma powiedzieć o 365 dniach, czy na przykład 50 twarzach Greya. To, że się dobrze sprzedają, nic nie znaczy. Tak samo w grach. Mamy wiele złych gier, które osiągnęły z jakiegoś powodu sukces. Przecież na przykład gry w pokroju tych wszystkich mobilek no rozchodzą się w milionach. To są dobre gry? Kupa nie! Tak samo mamy tego cheeseburgera. Cheeseburger w Macu. Najczęściej sprzedawająca się kanapka. Czy to jest ma dobra kanapka? Nie, to nie jest dobra kanapka. Tak samo to, że twoje album ma iluś tam streamów, nie oznacza z automatu, że to jest dobre. Poza tym, no to jest jakieś usprawiedliwianie jakości. I to, że dużo osób tego słucha, nie oznacza z automatu, że na pewno jest to dobre. To jest takie trochę social proof, okej? Druga sprawa, jeżeli sądziliście się, że tylko na Johnie z kanału RTV się skończyło, no to się grubo mylicie. Bo Ronnie Radke postanowił pozwać Antoniego Fantano za materiał z zeszłego roku! Yeah! A wiecie, my tu mówimy o człowieku, który do niedawna krzyczał, że wolność słowa umarła i w ogóle jest ona zabierana. Ale pamiętajcie, jeżeli ty używasz wolności słowa, żeby skrytykować tą personę, no to przygotuj się na knebel i oczywiście pozew. Na zasadzie, to widzimy się w sądzie! Więc pamiętajcie, że to jest w ogóle niezła hipokryzja tutaj w tym przypadku. W ogóle Ronnie Radke to chyba największy hipokryta w świecie metalu, jaki stąpał po ziemi. No bo wiecie, z jednej strony gadamy o tym, że wolność słowa jest zabijana, ale uciszamy mordę w momencie, kiedy coś komuś się nie podoba. Zresztą to, co się nie zmieniło od zeszłego roku, jest to, że Ronnie Radke dalej wyzywa wszystko i wszystkich. No bo wiecie, no pamiętacie tego Kevina Crowa, który oczywiście też musiał usuwać? Tak, kolejny TikToker padł ofiarą. Jest taki użytkownik, który się nazywa That One Edge Kid, który zrobił żart. W sumie pokażę jaki. Everyone point at them. No i tak, nie jest to coś nadzwyczajnego, wiecie, to jest content typu co twój artysta, którego słuchasz, mówi o tobie. No, żart już przerabiany troszeczkę wielokrotnie. Ale właśnie ten konkretny film Rotkę zranił. Gościa nazwał gatekeeperem, mimo że on nim nie jest. Zresztą słowo gatekeeper oznacza raczej osobę, która w kontekście metalowym no, nie dopuszcza na przykład nowego świeżaka ogólnie do słuchania. A to, że gość śmieje się słuchaczy tego, nie oznacza wcale to, że zakazuje absolutnie słuchania tego, tylko po prostu ma czystą bekę.
Dochodzimy już do momentu, kiedy już nie można się śmiać! Zaraz to już w ogóle nie będzie niczego. Ja nie mogę, co do cholery się tam dzieje. Tak, w ogóle tam Roni często odpowiada na twórców różnych TikTokerów, więc to nie jest żadna nowość. Jego profil często się o tym właśnie opiera, już nie wspominając o wywalaniu profilowego, więc nowej nie znałem, tak? Aczkolwiek dobrze, że jeszcze nie zagroził usunięciem materiału za to, że gościu śmieszkował. A, jeszcze to nie koniec, bo jeszcze zostawiam coś, co może się tyczyć ludzi, którzy akurat zamierzają się wybrać na Foreign Rivers w Polsce, bo z jakiegoś powodu, niestety, kurwa, zła wiadomość, będą i to mnie nie cieszy. Ale, jak wiecie, są dostępne VIP-y. I zgadnijcie co? Mianowicie to, że te VIP-y nie mają, kurde, wejściówki. Czajcie sobie bazę wydawając 1920 zł na VIP-a, żeby spotkać się z członkami zespołu, w ogóle autografik dostać i co tam jeszcze w tych VIP-ach zawarte. Jednocześnie nie mając dostępu do biletu na wejściówki na koncert. LOL. Oczywiście na przykład współorganizator Knockout Production, Boże, czemuś to uczynił, no poinformował na przykład na wydarzeniu, że te wejściówki i tak wymagają do kupienia standardowego biletu, który no tak, no tani nie jest, no bo kosztuje 272 zł w przedsprzedaży, a kiedy jeżeli jakimś cudem Knockoutowi zostaną bilety, bo może być tak, że też nie znowią w sprzedaży, no to 300 zł. Może też być tak, że na przykład dojdzie druga pula biletów i no może go być droższe. Więc to się nazywa opłacalność. Zamiast, wiecie, tym bardziej, że jak jeden z użytkowników Twittera zauważył, tutaj na stronie zespołu jest to napisane drobnym druczkiem. Ale wiadomo, zwolennicy wolnego rynku zaraz się tu skrzykną, że ale wystarczy czytać, me! To jest taki level of tych promocji w biedrze. Tak, tak, musisz czytać. W szczególności takie drobne druczki, które właśnie powodują ci skazę na oku i dostajesz zeza, jak to próbujesz cokolwiek przeczytać. Już nie wspominając o tym, że niektórzy też zamawiają bilety właśnie z emocjonalizmem i nie mają za bardzo czasu, żeby kuźba drobnym druczkiem czytać. W szczególności jak jest pewien strach, że zaraz tych biletów w ogóle nie będzie. Aaaa! No, więc w ogóle to tak jakbyś poszedł na Taylor Swift, zapłacił jeszcze za te meet and greet z Taylor Swift, ale nie dostaniesz wejściówki na koncert Taylor Swift, tylko musisz kupić na Ticketmasterze. To jest właśnie apogeum absurdu. Tak, to jest takie, zaraz ktoś powie, ale ciebie nie stać. No ale kurwa, nawet jakby mnie stać, to i tak by mi napluto w twarz, bo jednak płacisz dużo kasy, a nie dostajesz podstawowego zaopatrzenia jak bilet wejściowy na koncert! To jest po prostu głupie. Ja nie wiem, czy Walking, czy podobne do Walkingu instytucje nie powinny się tym zainteresować, bo to trochę jest oszukiwanie konsumenta. Ale tak, tak, tak. No, wstęp jest bardzo długi, rozleczony, ja wiem, ale tego gówna było trochę, więc... No, więc przejdźmy do track by track. Choć jeżeli ktoś nie chce tak długiego wstępu i od razu przejść do mojej opinii, no to zrobię watch time. Będzie chyba dość istotny, jeżeli ktoś aż takiego go syfu nie chce widzieć w tym filmie. Aczkolwiek, pamiętajcie, jeżeli komuś się płyta podoba, no to ja wam naprawdę nie zakażę. Możecie wyłączyć ten film tak naprawdę, bawić się lepiej ode mnie i w ogóle odpuścić se w ogóle. No chyba, że chcecie mi to sprawdzić w komentarzu, bo wiecie, fanboy Foreign Rivers są gorsi niż Swifties. Te, uwierzcie mi, to jest ten kaliber właśnie spierdolenia fanboystwa, bo wiecie, muzyka muzyką, ale fani to jest wyższy poziom spierdolenia.
A jeżeli nie znacie tej płyty, albo w ogóle wam się nie podoba, albo chcecie po prostu tą płytę poznać i w ogóle sprawdzić, czy warto, to zapraszam do oglądania. Gengar, ile tu takiego top ego, że ja pier... Zaczynamy naprawdę z grubej rury. Wiecie, to dopiero pierwszy utwór, a już można poczuć kurwice natręctw. Po kolei o co tu kaman. Prequel, czyli niedawno wydany singiel, który ma być oczywiście takim początkiem do naszego gokurde uniwersum, które jest bardzo zjebane. Wiecie, takie coś a la MCU, tylko dla bardziej upośledzonych. Uwierzcie mi, trust mi, bro. Ale zaczynając... Tak, największym wrogiem u Radke jest oczywiście teksty. One są okropne. W ogóle flow rapu, oczywiście tam się pojawia rap, tylko że on jest też taki tragiczny. Nie czuć tu w ogóle żadnego flow, nie czuć tu w ogóle żadnych rymów, w ogóle nie czuć tu do czegokolwiek rymu czy czegokolwiek, co ma... tu związek z rapem. Momentami Ronnie brzmi jak Tom McDonald. Zresztą mamy tu takie Tom McDonaldowe refreny, które są po prostu cudowne po prostu. Ja po prostu to wam zacytuję, na szybko oczywiście tłumacząc to. Jesteś niewolnikiem pracy. Wychwalasz faszystę. Pocałowałeś rękę, która zabiera połowę podatków. Tak, tak, uwielbia to lipkowe pieto. Udajesz oburzenie i jesteś widziany. Pokolenie bez poczucia własnej wartości. Trzeba postawać i stanąć przeciwko nim. Zerwać łańcuchy i wreszcie zobaczyć wizję, że jesteśmy po traumie z powodu zepsutego systemu. Podążać za mną do silnego chaosu, cokolwiek to znaczy. Czas stać, czas walczyć, nie bój się przekręcić noża, a twoje poświęcenie, by walczyć, nie bój się przełamać klątwę. Przygotuj się na śmierć, przygotuj się na spalenie. Porzuć nadzieję, to nie wystarczy. Przyczyna. W sumie nie wiem, czy przyczyna była, ale watch the burn, coś ten desen, tak, czyli patrzcie, jak spalicie. Tak, tak, mam wrażenie, że słyszałem tutaj Toma McDonalda, tylko brakuje jakiegoś Bena Shapiro czy innego Petersona do tego, więc nice! Zresztą w ogóle początek tego utworu zaczyna się oczywiście coś w stylu drogi ciemniczku, tak? Nawiązujący oczywiście do tego, że on ma jakiś dziennik i tak dalej. Ale wiecie, co pisze w tym dzienniczku, tak? Bo zaraz sobie jeszcze przejrzymy. To wszystko. Drogi pamiętniczku, szukamy wyższego siebie. Jestem w niebie. Tak, za te twoje zachowania to raczej jesteś w piekle. W sumie tak jak na moim longsleeve, ale okej. Na fotelu pilota próbuje powstrzymać mój umysł do wirowania. I jest to ironia. To ironia. Po prostu szukał rozwiązania. No, pozew to na pewno zajebiste rozwiązanie na twoje nieradzenie ze krytyką. Chcę tylko być lepszym człowiekiem, ale to trudne. No, w twoim przypadku na pewno jest to tak fuj trudne. Kiedy wszyscy zachowują się głupio, no, też w szczególności, ty to jesteś śmieciowy brainwash. Wybacz, jeśli to zabrzmiało niegrzecznie. Po prostu mam złe nastawienie do... Nastawienie do świata, a nie tylko do ciebie. W sumie masz to złe nastawienie do wszystkich i wszystkiego, plus jeszcze mało kto chce z tobą robić trasę koncertową. To skutki uboczne molestowania. Kurwa czego? Doznałeś jakieś traumy? Przyznaję, że jestem trochę zdziwiony. Ja nie, wcale nie. Myślę, że kiedykolwiek się zmienię, przeżyłem całe życie w bólu. Kiedykolwiek się zmieni. Tak, pytanie, czy kiedykolwiek ujrzeliśmy zmiany? Kurwa nie!
Butterfinger, kiedy nadejdą jakiekolwiek zmiany w tej osobie. Bo ja mam wrażenie, że on jest wkurwiający za każdym razem. Dodajmy fakt, że wiecie, wydano bardzo dużo na te teledyski, które oczywiście z jakiegoś powodu wyglądają jak piąta po kisielu po Dune, nie obrażając samą Dune, bo Duna to arcydzieło, ale to obraża Dune i to bardzo. Jednocześnie, kurde, nie potrafiąc na przykład zrobić coś takiego, żeby głos Roniego, kiedy on wydaje takie wyższe tonacje, brzmiał dobrze, bo on, kurwa, nie brzmi dobrze, kiedy potrafi podnieść wysoki ton. To brzmi tak, jakbyś wyrwał mantragorę z korzeniami i następnie próbowałbyś się zasadzić. To jest takie level off. Powiem, że to nie jest tak, że ja zmyślam czy coś, sami sobie, kurwa, to zobaczcie. Klapki docisnąć i obserwować mnie. Teraz złapać za młode liście i ryżać! Dobra, pieskiem trzeba się zająć, bo będzie szczekał, a i tak chce się bawić. Ale tak, wracając już oczywiście, wiecie, czy nie zauważyliście jakiś motyw nawiązujący do religii? Bo do niedawno katolicy pruli się o to, że no właśnie w igrzyskach doszło do obrazy uczuć religijnych. A czy kiedy oni zobaczyli Roniego Radkę na krzyżu, to też się oburzyli? Ja się pytam, gdzie ci sami katolicy, którzy jeszcze do niedawna oburzali się o otwarcie igrzysk śmierci? No ale wiadomo, jak się portretuje jakiegoś postać typu Roni Radkę czy Donald Trump, to można! Zresztą w ogóle większość katolików to są jacyś jebani hipokryci. Wspomniałem już o tym, że streamy z Popular Monster, czyli tego utworu, mają już ponad 5 lat. A to dlatego, że przechodzimy już do utworu tytułowego, który właśnie niedługo skończy 5 lat. Tak, to pokazuje bardzo mocno, jak chyba długo już się czekało na to. Bo zaczniemy. Po kolei chronologię. Jeżeli ktoś narzekał na Next Gen, że BMTH dezerowało tą płytę tak 3 lata, czyli do 2001 roku, to kurwa nie widział, ile dezerowano Popular Monster od Fallen Reverse. No bo po kolei. Ostatnia ich płyta miała premierę w 2017 roku i się nazywała Coming Home. Pierwszy singiel do tej płyty właśnie miał premierę w 2019 roku. I pytanie, jak długo można czekać na metalową płytę? To jest pytanie zasadnicze. Jak długo można czekać na album? Ja wiem, niektórzy by chcieliby powiedzieć, że pewnie chciałby być Chinese Democracy, ale no come on. Przypominam, że Chinese Democracy fani czekali 14 lat. Tutaj fani Fallen Reverse czekali na tą płytę aż 7 lat! To jest jakieś niesamowite. 7 lat czekania na tą płytę, a finalnie dostajesz Dumpster Fire. Aczkolwiek, tutaj można powiedzieć przynajmniej dla odmiany coś pozytywnego, Popular Monster, mimo że ma już tak swoje lata, no ten utwór akurat zestarzał się dużo lepiej niż niektóre single, te starsze, o których zaraz przejdziemy. I muszę przyznać, że chyba to jest najlepsza rzecz, jaką Fallen Reverse w ogóle dało. Taki jeden utwór, który z całej dyskografii, już nie wspomnąc o całym albumie, brzmi najlepiej. Jeszcze to były czasy, kiedy to Radke nie postanawiał iść na wojenki z krytykami aż tak mocno. No wtedy wcześniej była znana nam tu wspomniana wcześniej wojenka pomiędzy Johnem z kanału RTV, a właśnie samym Radke. No ale jeszcze wtedy nie ostrzył zęby na Antoniego Fantano. Były to też czasy, kiedy ten nie robił wszędzie dram. To były też czasy, kiedy Roni Radke nie strał pod siebie. I to były czasy, kiedy Roni Radke jeszcze nie wyrżnął ze własnych słów oraz własnych palców okropnych, transfobicznych treści. Czuć tutaj, że był to wtedy inny Fallen Reverse. Zresztą ciężko jest nie zauważyć, jak stary jest utwór, bo widać nawet po wyglądzie naszego głównego bohatera recenzji.
przyjemny bardzo utwór. Co ciekawe, te wysokie tony tutaj są lepiej zbalansowane niż w prequelu, więc tutaj jednak Roni umie w jakimś stopniu te wysokie tony wbić, ale w tym to naprawdę nie wyszło. Te gitary są przyjemne. Tutaj akurat widać, że tu nie ma rapowania, tylko bardziej takie mówienie trochę, więc czuć tutaj, że to jest zupełnie inna jakość. Po prostu takie niebo a ziemia. Aczkolwiek tutaj kończą się pozytywy i wchodzimy już w taką mocną króliczą norę. Tylko że ten królik zszedł do samego jądra piekieł. Gengar, co to kurwa jest?! Dobra, nie przesłyszeliście, nie odbierajcie odbiorników, to jest All My Life z Jelly Rollem, czyli pierwszym naszym featuringiem. Ale po kolei. Jeśli chodzi o samego Jelly Rolla, to równie dobrze mógłby go w ogóle go nie być, bo mam wrażenie, że ten koleś jest prawie wszędzie, bo z czego co wiedziałem, to też ma featuring z Post Malonem. Więc po co zatrudniać takiego gościa? Poza tym gość ma aparycję, jakby do kibla mu się nie chciało. I w ogóle widać, że machnął kolejną współpracę, byleby pieniążki były, tak? Druga sprawa jest taka, ten utwór zaprzecza totalnie temu, co fanboye sądzą właśnie o hejterach. Bo może przeczytajmy sobie najbardziej odklejony komentarz, jaki w ogóle można było usłyszeć. Faja XD! Ci, co jęczą, to chyba słuchacze Zenka. Roni ma przeogromny warsztat, wielki łeb. I co najważniejsze, on pisze z życia. Każdy jego ruch muzyczny, każda scena w teledysku jest obcykana tak, że zwykły Janek nie ma o tym pojęcia. Tak jak wspomniałem wcześniej, uwielbiam to określenie, że hejterzy Fall in Reverse i w ogóle całego uniwersum Roniego Radke z automatu mają po kryjomu zapewne jakąś płytę Zenka Martiniuka, Weekenda, czy może jeszcze Chadomena. Tak, przyznać się w komentarzach, kto po kryjomu słucha Ruda, tańczy jak szalona, bo na pewno nie ja. Druga sprawa jest taka, że warsztat. Przecież już wcześniej skrytykowaliśmy warsztat, taki jak niedobry, wysoki głos. Swoją drogą, a i chujowy rap, który może naprawdę nawet nie konkurować z polskim rapem, bo przy tym zaprzon brzmi jak piąta symfonia Beethovena, a tu ma koło rapu nie stało! Już jest ponad o tym, że w ogóle wysokie tony u Roniego i wychodzą gorzej niż Lunie. A to, że pisze z życia? Kwa, co on pisze z życia? Ja mam wrażenie, że to jest jakieś fantazy nieodbiegające od książek typu Young Adult. A jeszcze trzecia rzecz. Każdy ruch jest przemyślany. W takim razie jak wyjaśnić to, że w westernie pojawia się Kraken, który jest totalnym zaprzeczeniem tego gatunku. Ale wiadomo, multiversum Roniego Radke potrafi naprawdę być zjebany do granic możliwości. Tak, bo jak wyjaśnić Krakena w westernowym teledysku? W ogóle, jeśli chodzi o sam... A jak akurat jesteśmy już przy Disco Polo, to ciężko właśnie All My Life nie porównać trochę do Disco z Pola, no bo w sumie to jest po prostu definicja słowa wieś tańczy i śpiewa. Dosłownie. Znaczy, nie obrażajmy ludzi z na wsi, bo mam wrażenie, że ludzie z na wsi mają często lepszy gust muzyczny niż mieszkanie, ale bądźmy sobie was szczerzy, to jest dosłownie tak wiejskie w chuj, a jeszcze tej wiejskości właśnie dodaje ten Jelly Roll, a już jest podobno o tym, że na żywo na koncertach Fall in Reverse pojawił się nawet nasz mój ulubiony, niedoszły rockstar, Machine Gun Kelly. Fajne skarpety, Randy. Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych pojebów, kurwa. Ekipę pojebów żeście zmontowali. Ale okej, wiejsko jest, po prostu. Zresztą to woohoo z jakiegoś powodu dostaje autotuna, mimo iż nie są nawet, kurwa, potrzebny.
A druga sprawa też jest taka, znowu musimy wejść w teksty. Pierwsze linijki są już tak spierdolone, że naprawdę umrzecie ze śmiechu. Tak, byłem na haju i w dołku. Byłem trzeźwy, osłabłem. Kurwa, to jedno z drugim nie ma sensu. Szukałem mojej miłości nie w właściwych miejscach. Na ulicach krążą plotki, że mam złą reputację. O ja, to nie są tylko plotki, to jest kurwa prawda. Tak, mogłem upuścić krew, ale to była prawdziwa miłość. Matko Boska jedyna, już pierwsza zwrotka. Nie ma sensu. Już jest plan o tym, czy da się być trzeźwym i pijanym jednocześnie. Czy to jest możliwe? Wait, there is more! Bo z jakiegoś powodu mamy scenę, w której się pojawia jednorożec i tęcza. Wcale to nie jest tak, że on próbuje po prostu zatuszować tego. Nie, ja nie jestem transfobem, mam czyste ręce! Don't you know, don't you know? True friends stab you in the front. First! I'll pull the trigger! Give a bullet to a stranger! Nice! O Jezus, jaki hot mess! Taki hot garbage! Mam wrażenie, że podpalono dosłownie śmieci. Ronald to jest trochę definicja dumpster fire'a. Z tego powodu, że pomijam już de facto, że akurat ma ta piosenka bardzo podobną strukturę do utworu Sing Slipknot. Zresztą widać, że dużo elementów ze Slipknota podjebano. Czuć to bardzo mocno, nawet jak się nie słucha Slipknota. Ja już wszystkie albumy Slipknota już nawet omawiałem większość z nich na kanale, więc wiem coś trochę. Ale są pewne pozytywne rzeczy, które mogą trochę ratować ten utwór. Na przykład rap Tech Nine'a, który tam się pojawia. Tak, Tech Nine to jest taki jasny punkt tego całego pierdolnika dosłownie. Jakby na to nie patrzeć, i wiadomo, Tech Nine na początku zaczyna rapować trochę jak Eminem w Rapgadzie, czyli Najgodzilli. Czyli znowu ja nie wiem czemu wszyscy robią z siebie Eminema. Naprawdę, zacznijcie swój własny styl kreować. No i w ogóle można zauważyć, że ten flow jest tu dużo bardziej przyjemny. Czuć tutaj, że te ryby, ten cały rap tutaj jest bardziej taki smooth, taki bardziej płynniejszy, w przeciwieństwie do Roniego Radke oczywiście. Ale z drugiej strony mamy na przykład bardzo tragiczne growy, czyli znowu oglądamy mit o tym, że Ronnie Radke ma zajebisty warsztat. Jeżeli on nie potrafi wysoko śpiewać, a jego growy są po prostu bardzo słabe, screamosy też są chujowe, bo to wygląda tak, jakby Ronnie Radke do studia przyszedł z poważną grypą i uznał, tak, nagrywajmy to, mimo że jestem chory, tak, nagrywajmy to. Tego nie da się jakoś porównać. Oczywiście pod koniec pojawia się Alex Terrible. Oczywiście w teledysku mamy rzuconą tam maskę Alexa. Oczywiście w lawie, żeby ktoś zjarzył, że tam jest Alex Terrible. Bo go nie da się go rozpoznać, powiem szczerze. Bo jest on prawie że niejaki. I to nie jest tak, że ja tam przytyki do Alexa Terrible. Ja osobiście lubię twórczość Slugger to Dead Prayal. Ona jest naprawdę dobra. W końcu Kostolow dostał ode mnie 10 na 10, no co wspomniałem oczywiście w podsumowaniu roku 2021. No i też ostatnio wydali taki utwór, który się nazywa Kind of Darkness. Ja wiem, Alex miał też okropną przeszłość, jak na przykład nazizm, do którego on sam nie do końca, jak można zauważyć, dobrze wspomina i do dnia dzisiejszego żałuje, że był naziolem. No i tam transfobiczne oczywiście teksty, ale na szczęście to był jednorazowy wyczyn, a nie tak jak u Roniego, że mamy tutaj wysryw tego. Ale mimo wszystko, pomijając tą przeszłość czarną, Alex jest naprawdę dobry wokalistą. No i pomijając to, że jest z Rosji, chociaż powiem szczerze, że Alex sam przyznał, że nie jest za Putinem, więc to, żeby podchodził już jego działalność pod takiego dobrego Rosjanina, bo też widać bardzo mocno, że też z czego co ja wiem, nie bardzo przepada za władzą z Putina i też chętnie pomaga Ukrainie, więc tutaj jest plus jeden. Ale szkoda tylko, że Alex został tak chujowo potraktowany. Mimo, że był na 20 sekund tylko, to nie poczuliśmy jego potężnych growth. Tym bardziej, że on ma bardzo fajne techniki, już nie wspominając o tak zwanym aligatorze. No, tak jak sobie... Utwór jest strasznym bałaganem z masą kiepskiego warsztatu.
Już nie wspominając o Ripping Offie Sinka. Metal vocalists that might have voices in their head. Voices in my head. No cóż, przyznajcie, że bardzo oryginalna jak na kogoś, kto jest podobno mesjaszem kreatywności. Ach, tak, tak, wiem. No, ten człowiek z tego Pickpocka to dobrze ocenił, ile, jak często pojawia się Voices in My Head. Zarówno w lepszych, jak i do gorszych piosenkach, jakby na to nie patrzeć. I fakt, tutaj faktycznie można się doczepić do tego, że niektóre piosenki z utworem Voices in My... z tym Voices in My Head pojawiły się dużo, dużo później, no ale wciąż nie da się nie zauważyć, że no to raczej nowiutkie to nie jest. Zacznijmy od tego, że utwór Voices in My Head powstał w 2002 roku. W ogóle miał premierę w 2002 roku. Jezus, Gengar, jak długo to można robić? I tak, oprócz oczywiście tytułu, który już przewija się w świecie metalcora, no to również dostajemy również przeciurane sceny filmowe. Przypominam nam, podobno Roni Radke ma każdą scenę obcykaną w palcu. W takim razie, jak wyjaśnić tego, to, że mamy scenę w teledysku, która jest bardzo podobna do napisów końcowych z Deadpoola 2, gdzie Roni Radke zabija siebie z przeszłości. Tak samo jak to robi Deadpool, zabijając Ryana Reynoldsa. No, you know, bo Deadpool to you know, Ryan Reynolds, you know. Zabija w momencie, kiedy ten chciał przyjąć zieloną latarnię. A, już się powiedząc o tym, że na końcu mamy scenę a la, no, Matrix Reaktywacja, czyli Berry Bro, wiecie, walka z klonami, yeah. A jeśli chodzi o sam utwór, jest na generic, nie ma nic tam nadzwyczajnego do powiedzenia. Muszę przyznać, że no nie jest zły, ale dobry nie jest i jest po prostu przeciętny. O Jezus, troszeczkę mam momentami wrażenie, że jest za dużo ego. No dobra, może nie tak jak w prequelu, gdzie było chuj tego ega, ale tutaj akurat czuć tutaj troszeczkę kajanie się, takie użalanie się, w ogóle żebyśmy my przed nim klękali. Bla, 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 te nie idziemy. Ale tak, jest to pierwszy kompletnie nowy utwór, jaki przyszło nam usłyszeć. Tak, kurwa, dopiero w połowie pojawia się jakaś nowość. To, co wspomniałem wcześniej, cztery ogólnie są nowe, tak? Które już poznaliśmy dopiero po wypuszczeniu tego albumu. I powiem szczerze, że jest to straszny odrzut z MySpace'a. Mam wrażenie, że w sumie zastanawiasz się, czy my mamy rok 2024, a może mamy rok 2011. Bo to wygląda tak, jakby to było coś odrzuconego z jego... jakaś muzyczka, kiedy otworzył chyba w pierdlu, ale bądźmy sobie szczerzy, no nie jest ona dobra. Sajaya, który tam się pojawia, jest tylko na chwilę i tylko powtarza refren, a poza tym mam wrażenie, że dużym problemem tego utworu jest to, że on jest strasznie monotonny. Bo jedyne, co tam ujrzysz, to po prostu... Jestem złym facetem, jestem dzikusem, mam obsesję, dramatyzuję, jestem samotnikiem, jestem uzależnionym, mam cholerne problemy, jestem złym facetem, jestem psycholem. Wiesz, żyż plotką? O Boże, to już jest takie masturbowanie swojego ego. Mam złe myśli, mam złe wibracje, nie zachowuję się dobrze, miło cię poznać. I to się powtarza przez większość utworów, więc jest to mizeria. Po prostu takie... Watch the world burn!
Watch the World Burn nie będziemy się bardzo rozgadywać z tego powodu, że na kanale już się znalazło pełne omówienie tego utworu, kiedy on jeszcze wychodził w zeszłym roku. Może bardziej pogadajmy, czy ten utwór się dobrze zestarzał. Chuja tam, zestarzał się jeszcze gorzej! Już nie wspominając już o tym, że wyczuwasz już coraz większe pucowanie ego z każdym odsłuchem, bo tutaj też troszeczkę pucowania ego jest, wiele linijek z tego utworu zestarzało się jak zgnite jajco. No wiecie, na przykład no w starym filmie przytaczałem na przykład tekst o tym, że jego hejterzy mają na niego punkcie obsesji. W takim razie, kurwa, jak wyjaśnić to, że w zeszłoroczne Halloween Ronnie Radke postanowił się akurat przebrać się za Antoniego Fantano. Zresztą ten to miał w ogóle polewkę i chyba zastanawiał się, czy nie miał stalkera czasem. Więc no, się to źle zestarzała ta linijeczka. Już nie wspominając o tym, że pod koniec nie zauważyłam to, że tam jeszcze wchodzą tragiczne snary, które miały chyba konkurować z Lorną Shore, ale no nie wyszły one i bardziej przypominają jakąś padakę. Nie wiem, może świnkę zabito, ale okej. Okay. Ale tak jak mówię, idziemy dalej. Okej. Czy teoria o tym, że Ronnie Radke to tak naprawdę 15-latek w ciele 40-latka nadal ma jakiś duży sens? Mam wrażenie, że tak, bo domyślam się, że znowu mamy tutaj no wylew, tak? Trigger warming, bo tak się nazywa. Bo you know, bo wiecie, trigger, bo wiecie, to Ronnie Radke udaje, że się nie przejmuje hejterami, chociaż jednocześnie i tak chyba wszyscy wiemy, jak reaguje jednak na hejt, tak? Spoiler, chujowo. Ale wracając, tak, znowu odrzut z MySpace'a, znowu mam wrażenie, że to wszystko kupy się nie trzyma, a dobitnym przykładem jest niekoniecznie tekst, który jest oczywiście biedny, już nawet nie będę tego czytać, bo to za dużo, ale chyba pianino, które się pojawia pod koniec i mam wrażenie, że ktoś tu chyba randomowe klawisze tam stuka. A nie, a może Tom próbuje zabić Jerego w pianinie? Mnie, każdy utwór o zombie starzeje się za każdym razem źle w momencie, kiedy spada oglądalność The Walking Dead? A było! Ten utwór ma tak dopiero 2 lata, a mam wrażenie, że starzeje się szybciej niż mleko. Tak, ja wiem, Zombie Fight to każdy chyba zna. No bo to już jest zaś utwór z tych starszych singli, 2022. No ale o co chodzi z tym starzeniem? No bo chyba motyw zombie został już tak przeruchany, że... że jak pojawia się nowa piosenka o zombie, to ona się starzeje coraz jeszcze szybciej. Oczywiście jak wychodzi nowa. No nie oszukujmy się, bądźmy sobie szczerzy. No, popularność The Walking Dead minęła już dawno, a serial odnotowuje co każdy sezon coraz niższą oglądalność. Jeśli chodzi o sam utwór, nie jest on nadzwyczajny. Jest też taki typowo o zombie, czyli znowu nuda na papuda. I w ogóle jest taki niejaki, nieciekawy. I to, co wspomniałam wcześniej, no tam utwór ma grację starzenia się jak mleko. Nie jak wino, tylko jak mleko dosłownie. I to takie bardzo szybko starzejące się mleko, które nie było w lodówce przynajmniej przez tydzień, więc... Oh boy! And while we're on the subject of this, I got a
a couple things I wanna get off of my chest. I don't mind when the band sees another success. Ostatnim utworem z tych najświeższych, jakie w ogóle wyszły, jest No Fear. Tak, tak. Czy wy też wyczuwacie tu trochę z font pucowania sobie ego i mówienia sobie, jaki ty jestem uber, duper, zajebisty? A no tak, no bo już w refrenie tak jest. W dzisiejszych czasach ludzie są zbyt przerażeni. O tak, kocham ten motyw płatków śniegu. Zawsze chujowy artysta musi mówić o tym, że wszyscy są płatkami śniegu. O ja pierdolę, ubóstwiam to po prostu. Bo powiedzenie, co masz na myśli, jest jak napięcie na mnie. W dzisiejszych czasach ludzie stali się gorsi. Myślę, że musimy oczyścić, bo świat jest w upadku. O tak, świat upada już chyba już ile lat? Chyba miliony lat temu już upada, kiedy człowiek stąpał po ziemi. W ogóle to też chyba tak śmiesznie odnosi się do tego, że za każdym razem ludzie muszą się odnosić, że jest upadek, koniec świata i chuj wie co jeszcze. I jeszcze ziemia nie pierdolnęła. A poza tym to, że jakieś queery zrobiły sobie ucztę bogów, to wcale nie oznacza, że upadek świata, chociaż bardziej większym upadkiem ludzkości jest to, że bardzo sporo ludzi kupiło tą płytę, więc to by uznała bardziej za upadek ludzkości, ale nic z tym nie zrobię. Zafiksowani wszyscy są zestresowani. Wszyscy są niewolnikami. Czy to kurwa pisał Tom McDonald? Może kurwa jeszcze Ben Shapiro niech się dogra? Czy może, nie wiem, Rafał Ziemkiewicz? Wszyscy są uciskani. W dzisiejszych czasach ludzie są zbyt przestraszeni, by powiedzieć, co myślą, bo świat jest na płaskiej linii. Co kurwa, czy to jest jakaś sugestia, że ziemia jest płaska? Ale tak, to jest na tekstowie jeszcze tłumaczone przez AI. Jeżeli to tłumaczyło AI, to oznacza, że żaden normalny człowiek na tekstowo nie dotknęło tego ani kijem i musiał to bot zrobić, więc to jest ten moment, kiedy to sztuczna inteligencja tłumaczy gówniane teksty. No nie wiem, chcecie więcej tego kącika spierdolenia poetyckiego? No to proszę bardzo. Tylko dlatego, że nie boję się wyrazić swojego zdania, to głupie. Próbują mi mówić, że jestem bezwzględny, bo odpowiadam na całą niegrzeczność, którą plujesz. To jest obraźliwe. Przypominam, ten człowiek sam nie radzi sobie z krytyką i pluje na wszystkich ludzi. Przypominam, że chciał pozwać topowego krytyka. Czego chcieć więcej? Ego top totalne? Spierdolenie? I mógłby się tam dograć Tom McDonald, a może nawet jakiś Grzesiek Brown. I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me. Mamo, ja chcę Sound of the Silence! Nie, synuś. Mamy Sound of the Silence w domu. No, lepszego określenia na Last Resort w wersji Reimagination! Szen, nie mam nic innego jak Sound of the Silence w domu. Raczej nie chodzi mi o oryginalną wersję Sound of the Silence Gatrika i Simona, tylko Sound of the Silence Dyspyrda. No, bo tak to wygląda. No, aczkolwiek trzeba przyznać jedno, na papierze brzmi to całkiem obiecująco, no bo wiecie, Last Resort to jest bardzo depresyjna piosenka, no ogólnie po oryginale nie czuć to, że to jest, zajeżdża tu deprechą i w ogóle, że koleś śpiewa o tym, że chce się zabić, a konkretnie Shaxi, nie pamiętam nazwiska tego frontmana, ale pewnie pojawi się adnotacja, ale znaczy trudne jest do wymówienia, tak? Ale tak, nad tekstem nie będziemy się pochylać, bo to jest jeden do jednego oczywiście to samo Last Resort, które śpiewało Papa Roach, więc tutaj do tekstu nie ma się przyczepić. Jeśli chodzi o instrumentalia, one brzmią zaskakująco dobrze. Skrzypce, wszystko jest takie inne.
I wiecie, jakby zaśpiewał ktoś lepszy, no to ten cover to by się udał. To miało ogromny potencjał. Ale kurwa nie, to śpiewa Fallen Rivers. I wokalistą tego zespołu jest Ronnie Radke, więc to dało się to jebaniem spierdolić. Tak, w szczególności, kiedy tak jak wspomnieliśmy już na początku i weszliśmy do wniosku, że Ronnie nie potrafi w ogóle w takie wysokie tony. I znowu Mantragora tu się znowu pojawia. No już nie wspominając o tym, że tam w ogóle momentami nic nie tuszowano, chociaż tam były niby tam efekty nałożone na głos Roniego, ale co z tego, skoro dalej słychać tutaj skrzeki, a w końcówce to już w ogóle jęczał. Podsumowując, Popular Monster to najgorszy album metalcore'owy 2024. Nie da się ukryć, że czekanie 7 lat, a jeszcze jak odejmiemy, no właśnie, Comic Outa i skupimy się tylko na promocji albumu, 5 lat, no to nie jest... Tego było, nie było tego warto, tym bardziej, że na przykład wspomniany, jak dla mnie świetny, Post Human Next Gen, na którego czekaliśmy dużo, dużo mniej, bo 3 lata, a z premierą ma 4. No nie oszukujmy się, wypadł dużo lepiej. No nie oszukujmy się, mało brakowało, a Ronnie Radke by naprawdę przebił chińską demokrację. Ale wracając do albumu, naprawdę produkcja jest kiepska, mimo że wyprodukowana w dobrym studiu. I to jeszcze wytwórni, która na przykład stworzyła arcydzieło! Fascynujące, co nie? Już nie wspominając o tym, że Ronnie jest tu irytującą osobą, ale pamiętajcie, że muzyka to muzyka, bo jeżeli wam się to podoba, to spoko, ale jeżeli bronicie osobę, jaką jest Ronnie Radke, to naprawdę z wami coś jest nie tak. Nawet przed takimi debilizmami jak transfobia, no pseudo walki z wolnością słowa, a wszyscy wiemy, że potem trzeba wyciągać knebelek. No i już nie wspominając o tym, że jest to naprawdę mizeria, jaką mogliśmy dostać. Fallen Rivers miał potencjał, gdy właśnie wydawali Popular Monster, bo to właśnie on wypadł w tym dumpster fire'ze najlepiej. Można by powiedzieć, że wśród bajzlaszu i śmieci można było znaleźć perełkę. Ale jednak Popular Monster nie udźwignął całej reszty tego łajna, albo naprawdę przeciętnych piosenek, które oczywiście trochę się już starzeją. I w ogóle mam wrażenie, że Popular Monster to za mało, żeby powiedzieć, że przydałoby się jakaś wyższa cena. No bo to jest aż 0,2. Tak, przechodzimy do płatniejszych. Tylko dlatego, że jestem Popular Monster, no i Tech Nine ma przepiękne flow rapu. No i tutaj się kończą plusy, a więcej jest raczej minusów. Już nie wspominając o tym, że nawet takie se Voices in My Head czy Zombie Fight wypadają blado na tle całego dumpster fire'a. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, a za tydzień no nie będziemy gadać o Imagine Dragons, nie ma sensu, więcej chyba raczej w podsumowaniu najgorszych utworów. Znaczy chciałabym się przejść raczej do przyjemniejszych rzeczy. No za tydzień, za to dla odmiany jest coś, na co ludzie czekali aż 10 lat. Mowa tu oczywiście o Moonhealer od Job for the Cowboy, który wydał właśnie po długiej przerwie, tym razem aż 10-letniej przerwie, przykładny album, że no mimo tego długiego okresu czasu dostajemy naprawdę dobrej jakości deathcore. Mimo wszystko jest naprawdę po prostu cudny. No i okładeczka, w przeciwieństwie do Popular Monster, bardziej staranna, wiadomo, ma taki Tool vibe, ale jest piękna. No to za tydzień Moonhealer, naprawdę progresywny deathcore, quality, no i najlepszy comeback tego roku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.